Witajcie. Dzisiaj widzę się z Wami znowu z mojej kuchni. Mamy sezon przetworów, u mnie już rozpoczęty. Zaczęłam od truskawek. Dzisiaj z rana byłam po truskawki, uzbierałam bardzo dużo, bo nie wiem w sumie ile kilo, ale z czterech zrobiłam już drzemy w takich oto słoiczkach, jeszcze studzą się. Z 4 kilo zrobiłam takie drzemy i z pozostałych truskawek, a dokładnie z 300 sztuk, będę robić sok. A dlaczego z 300? Ponieważ mam taki przepis już od dawna i tak zawsze robię soki na zimę, że dowolne owoce, a najczęściej jest to truskawka, malina i wiśnia. I właśnie z tych owoców robię w ten sposób sok. A jak go robię? Potrzebujemy 300 sztuk owoca, czyli 300 wisienek, 300 truskawek bądź 300 malinek. Do tego potrzebujemy 150 liści tego owoca, do tego 3 kg cukru, kwasek cytrynowy 20 g potrzebujemy, 3 litry wody plus jedna szklanka i to wszystkie składniki. A teraz jak będę to robić? Mam tutaj już u siebie na kuchni przygotowane truskawki razem z liśćmi truskawki. Teraz to wszystko zaleję wodą, tylko że ja mam małe garnki i podzieliłam to po prostu na dwie porcje. Więc u mnie to będzie w dwóch porcjach. Może tak będzie widać? Więc mam tutaj 150 truskawek, czyli połowę porcji, 75 listków, także połowę. I teraz muszę tutaj dolać 1,5 litra wody oraz pół szklanki, bo całe proporcje u siebie dzielę na pół. A podstawowy przepis to tak jak właśnie przed chwilką powiedziałam. 300 sztuk owoców, 150 liści tego owoca, 3 kg cukru, kwasek cytrynowy 20 g, 3 litry wody i jedna szklanka i to wszystko. Więc jak robię wiśnie, to mieszczą mi się w tym większym garnku, ale truskawki już są większe objętościowo, więc muszę rozdzielić na dwie porcje. No i zaczynam. Do tych moich przygotowanych truskawek naleję teraz 1,5 litra wody i pół szklanki. Teraz te truskawki w tej wodzie będę gotować 5 minut. Także już sobie tutaj uruchamiam. I gdy się zagotują, to odcedzamy sok, a resztę, no niestety, ale już raczej nie będzie miało swojego kolejnego życia. Więc to już będą do wyrzucenia. Także gotujemy 5 minut. Truskawki, liście i wodę przez 5 minut. Ja już gotuję truskawki z wodą. Tutaj przygotowałam sobie cukier, kilogram i tutaj jeszcze mam pół. Oczywiście muszę na dwie porcje rozdzielić i jeszcze kwasek cytrynowy, mam 20 g. To też go muszę oddzielić na dwie porcje i dodam go do cukru, tego co tutaj mam odmierzony, ponieważ kwasek cytrynowy będę dodawać razem z cukrem. Ok, więc odmierzam sobie 10 g kwasku cytrynowego. Ok. No i czekam, aż mi się tutaj
gotuje to wszystko. Doprowadzamy do wrzenia i jak zacznie wrzeć, gotujemy 5 minut to wszystko, a następnie odcedzamy powstały sok. Powiem Wam, że gdy dostałam ten przepis, a jeszcze przed nim próbowałam tego soku, oczywiście sok mi bardzo posmakował. Wtedy to chyba był malinowy, jak go próbowałam od koleżanki mojej. I jak spróbowałam, oczywiście mi posmakował, myślę, fajny sposób, z tym, że bardzo łatwy do zrobienia jeszcze na zimę. Mało pracy, mało wysiłku, więc od razu poprosiłam po przepis, dostałam ten przepis. No i powiem Wam, jak przeczytałam ten przepis i zobaczyłam na 3 kg owoców, 3 kg cukru, to w sumie na pierwszą myśl to wtedy mi się odechciało tego soku. Jak tak bardziej myślałam o tym cukrze, ale zrobiłam pierwszy raz, wtedy zrobiłam ten sok. I powiem Wam, że ten cukier jest potrzebny do tego, żeby ten sok przetrwał nam całą zimę, przestał. A druga sprawa jest taka, że gdy ten sok już zrobimy gotowy, to tak naprawdę ja na szklankę to może tylko tyle tego soczku leję i resztę dolewam zimą na przykład ciepłą wodą dla dziewczynek. Także myślę, że w takiej, taką ilość soku, jak damy na całą szklankę, to tego cukru nie jest chyba aż tak dużo. Ponieważ my ten sok rozcieńczamy, on jest do rozcieńczania z wodą. To nie jest taki sok, który pijemy od razu, tylko ten sok rozcieńcza się z wodą. W zależności od tego, jaki kto chce, jak kto chce, żeby ten sok był słodki. Więc mówię, u mnie to jest mniej więcej tyle soku na całą szklankę, tą 250-300 ml. Także myślę, że wtedy już niewiele tego cukru jest. No a drugie, co mnie zaskoczyło, oprócz ilości cukru, to liście. Niektórym osobom, jak mówiłam o takim przepisie, to no, troszeczkę śmiały się z tego, ale też zmieniły zdanie, gdy powiedziałam i dałam do spróbowania ten sok, więc do czego służą liście? Liście, wydawałoby się, że do przepisu, do soku, liście. Tak, sama w to nie wierzyłam albo sceptycznie do tego podchodziłam, jednak gdy zrobiłam swój własny pierwszy sok, zauważyłam różnicę. Wtedy robiłam sok z wiśni, bo w tej chwili gotuję prawie taki kompot i wtedy też z wiśni tak samo gotowałam, tylko że ten kompot z dodaniem liści jest bardziej aromatyczny, bardziej ten smak wiśni był wyrazisty i tak samo będzie tutaj z tymi truskawkami. Liście podkręcają smak danego owoca. I to tak naprawdę cała tajemnica tych liści. I wiadomo, wszystko myjemy, oczyszczamy i dopiero, także liście jednak w tym przepisie można powiedzieć, że to od nich zależy ten smak i zapach całego soku. Czekamy kolejne 5 minut, będziemy odcedzać, a następnie dodamy cukier z paskiem cytrynowym i będziemy chwilę gotować dalej, ale to zobaczymy. Teraz Wam pokażę moje drzemy z truskawek w tym roku. To właśnie te drzemy zawsze robię w takich mniejszych słoiczkach po koncentracie, po musztardzie. Wtedy jak zimą przynoszę taki słoiczek, to od razu. Po prostu szybciej wykorzystujemy je, ten słoiczek cały, niż taki duży, który miałby później stać dłuższy czas w lodówce niewykorzystany. Także wolę w tak mniejsze i na świeżo otwierać kolejne. Więc 4 kg, czyli 4 porcje, zrobiłam ich aż tyle. No.
No i myślę, że to spokojnie wystarczy nam na zimę. Dorobię właśnie jeszcze tych soków. Na tym się skupimy. Moje truskawki skończyły się gotować. Wyglądają tak. Tutaj powstały kompocik. Zobaczcie, jaki kolor ma. Piękny, czerwony, też taki bardzo właśnie wyrazisty. A jak pachnie, mówię Wam, taki zapach truskawki intensywny. No tutaj moja druga partia. Także, a tutaj już mam cukier z kwaskiem cytrynowym przygotowany. Więc teraz gotowało się 5 minut, idę to odcedzić. Dodaję cukier z kwaskiem cytrynowym i gotuję przez chwilkę. Ok, sam sok zaczyna już wrzeć, więc zmniejszę troszkę temperaturę i dodaję, tutaj mam cukier z kwaskiem cytrynowym. Mieszam, dodaję teraz cały kilogram cukru. Po wymieszaniu zostawiamy na ogniu, znaczy mieszamy oczywiście, ale gotujemy przez jakieś 3 minutki to wszystko. A następnie przelewamy do no, jakichś buteleczek, słoiczków, do czego tylko chcecie i macie. Ja mam akurat jakieś słoiczki po sokach dla dzieci, więc... Zagotowujemy ponownie, gotujemy 3 minutki i przelewamy do buteleczek. Mówiłam Wam, że to jest szybki i prosty sposób na smaczne domowe soki zimą. Chociaż tak naprawdę kilka butelek idzie od razu. Nie było u nas jeszcze takiej sytuacji, żeby nie próbować tych soków zaraz po ich zrobieniu. Zobaczcie, jak ten sok wygląda po dodaniu cukru i kwasku cytrynowego. No, ma piękny kolor, zapach. Już ma taką troszkę bardziej zwięzłą konsystencję przez ten cukier. Taki jak sok. No naprawdę. Zobaczymy, ile z tej połowy, ile litrów wyjdzie, bo wychodzi troszkę więcej oczywiście, bo dajemy 3 litry wody, a jeszcze owoce puszczają swój sok, także zobaczymy z takiej połowy, ile nam wyjdzie. Teraz będę przelewać sobie gorący sok do takiego pojemniczka, od razu zobaczę, ile litrów mi wyjdzie i z takiego pojemniczka będę napełniać przygotowane tutaj przeze mnie szklane buteleczki, właśnie po jakichś soczkach dzieci czy coś w tym stylu. Okay. Pierwszy litr, teraz napełniam słoiczek. Zakręcam. Gorący. I odstawiam do przestudzenia. I tak robię z pozostałymi. Później się do Was odezwę i powiem, ile mi litrów wyszło z połowy porcji.
pierwsza partia skończona, wyszło mi tyle soczków i mierzyłam, wyszło 3 litry i mam tu jeszcze 200 ml. Także sporo. Dolałam do tych truskawek tylko 1,5 litra wody, a drugie 1,5 to sok truskawkowy. Także działam z drugą partią. Sprawdźcie koniecznie ten przepis, będziecie na pewno zadowoleni. Próbujcie i dajcie znać, jak Wam to wyszło i czy Wam to smakuje. Pozdrawiam!